Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zachęcam i zapraszam wszystkich do medytacji Bożego Słowa, które zawsze jest dla nas światłem na naszej drodze życia. Daje nam odpowiedź na nasze najgłębsze pytania egzystencji. Słowo Boże jest przewodnikiem prawdziwym, niezawodnym. Wskazuje drogę, ale jednocześnie cel tej drogi. Ono nam pokazuje, że jesteśmy pielgrzymami, a nie tułaczami. Tułacz nie wie, skąd, dokąd. Pielgrzym wie, skąd wychodzi i dokąd zdąża. I znów mamy proroka Izajasza jako naszego przewodnika duchowego na drodze naszej wiary, naszego adwentowego oczekiwania na przyjście Pana. Oto Achaz, władca Izraela w tym czasie, ma propozycję, aby prosił Boga o znak z nieba. Ale Achaz odpowiada: nie będę prosił i nie będę wystawiał Pana na próbę. Tak będzie i dzisiaj w naszym życiu. Bóg chce nam podpowiadać, dawać światło na naszą drogę życia. Bóg chce być naszym przewodnikiem, niezawodnym, pewnym. Ale czy człowiek chce Go pytać, czy chce iść za Jego wezwaniem, głosem, za Jego wskazaniem? No to jest pytanie. Mimo tego, że Achaz nie chce przyjąć Bożej propozycji, odwraca się od niej, Bóg nie przestaje ratować swojego ludu, wychodzić mu naprzeciw. Ludzka słabość nie jest w stanie unicestwić czy zatrzymać Boży plan zbawienia. Bóg, mimo tych ludzkich obojętności czy też odwracania się, swój plan prowadzi, realizuje. I dlatego czytamy dalej. Posłuchajcie, domu Dawidowy. Pan sam da wam znak. Oto Panna pocznie i porodzi syna i nazwie go imieniem Emmanuel. Emmanuel to znaczy Bóg z nami. A więc Bóg zapowiada przez proroka pannę, dziewicę, która pocznie i porodzi syna i da mu imię Emmanuel, czyli Bóg z nami. Te słowa spełnią się w Nowym Testamencie, też w Maryi. Ona jest ową panną, ową dziewicą, która przyjmie Boże Słowo i na to Słowo odpowie wielkodusznie. Ale i na tej drodze zbawienia jest Józef, jej mąż, który gdy dowiedział się, że Maria jest w stanie błogosławionym, a jeszcze po zaręczynach nie mieszkali razem, miał duże wątpliwości, chociaż nie podejrzewał Marii o coś, co było dla niego nie do przyjęcia. On wierzył i ufał, że jest prawa, uczciwa, święta. Tak ją widział, tak ją rozumiał. Ale nie rozumiał tej tajemnicy, która się w niej dokonała. I dlatego czytam, mąż jej Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym, i nie chciał narazić jej, czyli Marii, na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. Tutaj mamy powiedzenie sprawiedliwym, to znaczy bogobojnym, żyjącym w tej więzi z Bogiem, słuchającym Boga. Nie rozumiejąc tajemnicy, która się dokonała pod sercem Maryi, bo zrozumiał, że jest brzemienna, właśnie chciał ją potajemnie oddalić, by ją nie narazić na zniesławienie, na ukamienowanie, bo taki wyrok wykonywano wówczas. Chciał to zrobić dyskretnie, jak gdyby nie narażając Maryi, na siebie wziąć po części tę winę. I gdy taki zamiar zrodził się w jego umyśle, sercu, sam Bóg go przez anioła poucza. I czytam,
Gdy powziął tę myśl, oto anioł pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twojej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. Zwróćmy uwagę, wątpliwości Józefa rozwiewa sam Bóg. Bóg daje mu światło, pouczenie przez anioła we śnie. Bóg go wyprowadza z tej wątpliwości i wyjaśnia mu, że to z Ducha Świętego Maryja poczęła i porodzi syna, któremu da imię Jezus. I że Józef nie będzie biologicznym ojcem tego dziecka Jezusa, ale prawnym ojcem, by zapewnić Jezusowi dobre imię, uznanie, szacunek. To wszystko, co stwarza klimat takiego i rozwoju dziecka, ale jednocześnie co na zewnątrz pomaga, będzie pomagać temu dziecku otrzymywać należny szacunek, cześć, czy też prawa, godność. Mamy w naszym życiu wiele takich wątpliwości, wiele trudności, które nas przerastają, z którymi człowiek sobie nie potrafi radzić czy rozwiązać. Józef jest tutaj dobrym takim przykładem, jak te trudne problemy rozwiązywać, jak bardzo to wszystko pozwolić, żeby Bóg rozjaśnił swoim światłem, żeby się wyciszyć, żeby właśnie tutaj prosić Boga o takie zrozumienie, o światło, o mądrość. A Bóg wyjaśnia przez swoje słowo, przez głos naszego sumienia, gdy je otwieramy na Boga, przez naukę Kościoła, przez głoszoną Ewangelię. Tak, daje nam wiele światła, wiele mądrości. Daje nam odpowiedź, która pomoże nam naszą rzeczywistość dobrze zrozumieć i mądrze ją później rozwiązywać czy przeżywać. I z takich sytuacji nie rodzą się dramaty czy nawet tragedie, ale rodzi się wielkie jakieś dobro wspólne. I z Ewangelii wynika, że to dobro wynikło dla Jezusa, dla Maryi i dla Józefa, ale i przecież przez nich dla całego Izraela i całego świata. To też i święty Paweł dzisiaj w liście do Rzymian, do pogan właściwie, którzy przyjęli wiarę dopiero, mówi tak: Paweł, sługa Chrystusa Jezusa, z powołania apostoł, czyli posłany, przeznaczony do głoszenia Ewangelii Bożej, którą Bóg przedtem zapowiedział przez swoich proroków w Pismach Świętych. Jest to Ewangelia o Jego Synu, czyli dobra nowina, radosna nowina. O Jego Synu, pochodzącym według ciała z rodu Dawida, czyli właśnie tutaj spełniły się w Jezusie te wszystkie zapowiedzi, obietnice Starego Testamentu, zapowiedzi proroków. To, co Bóg zapowiadał, przygotowywał naród żydowski, teraz się w Jezusie wypełnia, realizuje. I mówi, i czytam dalej: a ustanowionym według Ducha Świętości, pełnym mocy Synem Bożym, przez powstanie z martwych, o Jezusie Chrystusie, Panu naszym. W Jezusie przychodzi zbawienie, wyzwolenie, ocalenie. W Jezusie człowiek odnajduje sens życia, cel życia. W Jezusie, w mocy Ducha Świętego odnajduje nadzieję, która go dysponuje do twórczego życia, radosnego, pełnego pokoju, ufności, mimo różnych przeciwności, mimo różnych trudności. To, co przeżywamy dzięki więzi z Jezusem, przerasta w sposób, bym powiedział, nieskończony. To, co doświadczamy jako trudności w życiu, przerasta. I dlatego czytam dalej: przez Niego, czyli przez Jezusa, otrzymaliśmy łaskę, czyli to bogactwo Bożej miłości. Bóg w Jezusie dał nam się cały,
dał nam swoje zbawienie, życie. A więc jesteśmy powołani do życia, do szczęścia, do wiecznego zbawienia. Dziękuję za przyjęte te słowa. Pozdrawiam wszystkich. Zapraszam na Eucharystię, bo w niej spotykamy żywego Jezusa, którym się karmimy w Słowie Bożym i którego przyjmujemy w nasze ciała i krwi jako nasz zadatek zmartwychwstania. Szczęść Boże.